wywiad z panią premier Ewą Kopacz, zrobiony przez Jacka Niedzienkiewicza i Michała Słuprzyńskiego oraz Pawła Jabłońskiego. No jest to ciekawa programowa rozmowa z nową dynamiką. Składa się z paru elementów, nie o wszystkich zdążymy pomówić. Bardzo państwa zachęcam do przeczytania tej rozmowy. Ona naprawdę dużo mówi o stanie emocjonalnym i mentalnym, o politycznej treści także dzisiejszej Platformy Obywatelskiej. Pani Kopacz mówi tak: w Platformie Obywatelskiej odrobiliśmy trudną pracę domową i wyciągnęliśmy wnioski. Zmieniamy się, koncentrujemy i mobilizujemy. Bo chcę Polski, która będzie domem szczęśliwych ludzi, w którym będą panowały dostatek i bezpieczeństwo. Bardzo poważnie potraktowaliśmy zdanie wyborców, którzy wystawili Platformie słony rachunek. Mieli prawo być na nas źli, ale jesteśmy w trakcie zmian. Po prostu wyciągnęliśmy wnioski. To kilka razy pani premier podkreśla, ale jednak nie może się oderwać od wewnątrzpartyjnej retoryki, która każe jej powiedzieć, że zapanowała moda na krytykowanie Platformy i działań. Co to wszystko ma oznaczać dla Kowalskiego? Polacy będą mieli zdecydowanie wyższy standard życia, mówi pani premier, nie tylko infrastrukturę. Konsekwentnie dąży do tego, aby ludzie, którzy przez ostatnie lata znosili niedogodności, odetchnęli i mogli powiedzieć: żyję w europejskim kraju i na europejskim poziomie. To jest mój cel. Polacy na to zasługują, mówi pani premier. Dobre zmiany już się dzieją. Przykładem jest między innymi zasada 100 złotówka za złotówkę, która pozwoli zachować świadczenia rodzinom, które nieznacznie przekroczyły próg dochodowy. Rozpoczęliśmy, mówi pani premier, walkę z niekorzystnymi trendami demograficznymi. Wprowadziliśmy najdłuższy w Europie urlop rodzicielski, a młodym mamom wypłacimy zasiłek po 1000 zł przez 12 miesięcy. Zwiększamy też wydatki na żłobki i przedszkola przy uczelniach i zakładach pracy. To wszystko Ewa Kopacz. Pomagamy osobom starszym i ich opiekunom. Dzięki programowi Senior Vigor, który zakłada utworzenie dziennych domów opieki, osoby starsze będą mogły być aktywne, realizować pasje czy mieć fachową opiekę. Niedługo też przedstawimy propozycje dla osób, które mają problemy ze spłatą kredytów hipotecznych, nie tylko zaciągniętych we frankach. Więc można powiedzieć, że worek przyjemności się po prostu rozsypuje. Zapowiedziała pani wcześniej, pytają dziennikarze, podwyżkę płac w budżetówce, czy będą podwyżki dla pielęgniarek. W stosunku do pielęgniarek, mówi pani premier, padły konkretne propozycje. Podczas rozmowy z nimi zaproponowałam rozwiązanie, które powinno zadowolić to środowisko. W tej chwili przygotowujemy szczegóły tych rozwiązań i czekamy na opinię drugiej strony. Czy po zdjęciu procedur nadmiernego deficytu zamierza pani zwiększyć wydatki lub obniżyć podatki? Tak, zamierzam obniżyć podatki, szczególnie te osobiste. Przedstawię projekt jesienią wraz z całym programem. Przypomnę, że gdy ogłaszałam, iż na czele zespołu pracującego nad podatkami postawiłam Janusza Lewandowskiego, powiedziałam, że jest zwolennikiem prostych i niskich podatków. Dziś mogę tylko powiedzieć, że jedna z propozycji rozwiązań podatkowych będzie alternatywą dla kwoty wolnej od podatku. No to już widzimy tutaj małe pole do walki. Dziennikarze pytają, różne wątki są, trochę muszę skakać. Całej rozmowy nie dam rady zrelacjonować, chociaż pewnie byłoby warto. Dziennikarze pytają, 6 września w referendum zagłosuje pani za jednomandatowymi okręgami w wyborach do Sejmu? Pani premier odpowiada, oczywiście. I przeciwko finansowaniu partii politycznych z budżetu? Pytają dziennikarze. Tak, odpowiada pani premier. Jednomandatowe okręgi wyborcze i zniesienie finansowania partii politycznych z budżetu państwa to postulaty PO. Dwukrotnie w Sejmie próbowaliśmy znieść finansowanie, ale nasi oponenci głosowali inaczej.